Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, jestem Sanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Dostaję to czasami komentarze, kiedy skończymy tą serię, to Wam mówię, że nie wiem, jak się tam skończy miasto, to mniej więcej skończymy. Kiedyś miałem nawet plan, co wszystko jeszcze chcę skończyć, ale kiedy pojawił się ostatni dodatek z pociągami, no to się wszystko pozmieniało. Ale jedną z rzeczy, którą teraz dzisiaj robimy, jest ważna na pewno, a mianowicie jest to ten oto i most. Jest już go trochę zbudowanego. Nie powiem, że nie. Trochę tutaj to zminęło. Mogliście, można by wręcz stwierdzić, iż przegapiliście ten element. Ale nie, spokojnie, ja to po prostu... Bo często gram też na PlayStation Vita. I wtedy nie mogę nagrywać, bo wtedy... No jakoś tak to zrobili, żeby się nie dało nagrywać. A szkoda bardzo. Natomiast co jest ważne, to jest to, że jak widzicie, mamy już nasz most. Trochę się tutaj poustawiał. Tutaj zrobiłem tak go poustawiałem w miarę, żeby on jakoś sensownie w miarę wyglądał. Jest on, jak widzimy, od razu połączony z mostem tramwajowym obok metro i ciąg pieszo-rowerowy. Głównie jest raczej rowerowy. I jeszcze muszę go przestawić, bo jak widzicie, postawiłem tutaj sobie stację metra. I ona tutaj naprawdę mi się całkiem nieźle spasowała. A tu, no nie wiem, jeszcze pokręcimy, zobaczymy, czy tej stacji metra na przykład bym nie dosunął bliżej. Ale nie wiem, czy mogę. O, mogę trochę. No to chyba tak pozostaniemy, bo akurat w tej lokalizacji, gdzie jest aktualnie linia metra, mi się dosyć podoba, tylko że tutaj na końcu będę musiał to zmienić, o, i prosto. No to całkiem nieźle. I w ten sposób będziemy mieli tutaj stację metra, która właśnie idealnie nam tutaj się pasowuje. Ścieżki towarowe są dosyć ciekawe i odjechane, bo jak widzicie są tutaj też zjazdy do różnych punktów turystycznych, które pododawałem. I ogólnie bardzo mi się podoba, że ludzie korzystają z naszego tutaj tej ścieżki rowerowej w tymże rejonie. W przyszłości się jeszcze zastanawiam, czy nie zmienić tego na zwykłą, ale na razie rowerowa może być. Tu widzę, że trochę jest wyżej niż ten nasz, ten, ale dobra, na razie już niech będzie tak, jak jest. Także jak widzimy na załączonym obrazku, tak to oto i wygląda. Ta stacja metra jest na razie tutaj postawiona, no przez nią będziemy przejeżdżać większość pociągów. Jeszcze właśnie zobaczę, czy taką tu pozostawimy, tą małą. Chyba ta mała to akurat mi się najbardziej podoba. Jednoszynówki nie mamy właśnie na tym moście i nad tym jeszcze się zastanawiam, jak ją tutaj wprowadzić. Właśnie gdybym przesunął lekko to wszystko, a to dlatego ja chciałem przesunąć, tu zostawiłem to miejsce, to wtedy mógłbym spokojnie wmontować tą jednoszynówkę tutaj po środku. Ewentualnie mogę ją zrobić tutaj obok naszej tej kładki pieszo-rowerowej. No jeszcze się zastanowię. Chociaż w sumie metro by tu zjechało w dół, pieszo-rowerowa to gdziekolwiek pojedzie, a tramwaje tu będą wjeżdżać też na dół. No to zobaczymy, za chwilę jeszcze będę kręcić, tu już na tym napsie. No i tutaj mamy aktualnie tymczasową pętlę bambajową, czy ktokolwiek z niej korzysta, nie. No to dobrze, no to na razie tak jest. To jest początek, bo tu będzie ogólnie wielkie jedno rondo. Z zjezdami tu, tu, tu i tu. Nie wiem jeszcze jak zrobię, żeby to jakkolwiek sensownie wyglądało. Najprawdopodobniej ta aleja tu jeszcze... Ale to będzie dosyć odjechane. Miejmy nadzieję, że jakoś nie bardzo krokowe. A jak będziemy już widzieć, jakie tu jest w ogóle natężenie ruchu, bo aktualnie to jest taki mały wjazd, żeby jakkolwiek mogli wjeżdżać, to będziemy wiedzieć, czy tu będzie dosyć duży ruch. No, aktualnie zrobiłem taki mały tutaj przejazd, żeby sprawdzić, ile tego tu będzie wykorzystywane. Ale sądzę, że jak podłączymy to z tą aleją, z tą i z tą, to tego będzie o wiele więcej. Także póki co czekamy, obserwujemy, a ja się zajmę tym mostem i dorzucenie jednoszynówki. Bo jednoszynówkę też chciałem tutaj właśnie wpakować, żeby się połączyła z tą jednoszynówką i razem zjechały na nasze bulwary. Swoją drogą to będzie najbliższa stacja metra z podłączenia z naszym portem w tym rejonie, gdyż nie mam jak inaczej tutaj w ogóle postawić stacji. Ale to jeszcze zobaczymy, pokręcimy, zobaczymy i zobaczymy. I jeszcze raz zobaczymy. A, i co do pestki, pestka tu będzie zjeżdżać na zwykłe tory tędy. I pestka najprawdopodobniej, jak mi się uda, albo tu gdzieś jeszcze pojedzie, albo zjedzie sobie na dół do portu. No to jeszcze jest kawałek drogi i tu na pewno będzie jeden przystanek i najprawdopodobniej to będzie ostatni przystanek po tej stronie. Zresztą domyślam się, że ten przystanek będzie dosyć popularny w tym rejonie. Zresztą sama pestka jest przecież dosyć popularnym tramwajem, jak na swoje trasy. No, także zobaczymy. Dobra, lecimy z timelapsem, aby to wszystko uporządkować trochę lepiej.
No i jesteśmy po krótkiej przerwie dla Was, na pewno po krótkiej, dla mnie w sumie aż tak długie nie to, było parę godzin. Co się zmieniło? No zmieniło się dosyć parę ważnych elementów, głównym i chyba najważniejszym elementem to jest rondo. I tak, to zmieniło dużo, bo nasze bambaje już się dobrze rozjeżdżają, wszystkie w tych rejonach. Jest tutaj dosyć dużo węzłów dobrych przesiadkowych, tak mi się przynajmniej wydaje. No i tak, co ważne, to jest przystanek ostatni naszej pestki. Już więcej pestki nie będziemy mieli w tym mieście. Znaczy, co prawda jeszcze pestka jako linia sama w sobie tramwajowa jedzie dalej, ale nie jest to już taka stricte pestka, bo ona jedzie już po zwykłych torach bambajowych i nie ma wyłączności na tą trasę, więc to już nie jest dokładnie to samo. No jak widzimy, tutaj ta pestka jedzie. Ciekawe, czy ktokolwiek jest na pokładzie, nikogo nie ma, no tak. No bo tam jeszcze po drugiej stronie zbytnio dużo się nie dzieje. Tu widzicie, są też zejścia z tego przystanku. Tu jest jedno odjechane przejście z tunelami, to zaraz do tego dojdziemy. No i dojście do tego rejonu, czyli do zoo naszego, tu zakręca ją sobie. No i jest to dosyć odjechane. Przy okazji, nasza kolej jednoszynowa stąd sobie zakręca i wjeżdża bezpośrednio na nasz most i udało mi się ją wcisnąć tu po środku, więc to jest całkiem nieźle. Ścieżki rowerowe, jak były, tak są. Zastanawiam się tylko, czy nie dodać do tych ścieżek rowerowych też pieszych. I chyba tak zrobimy, wiecie co? Teraz może nawet to zrobimy, bo ogólnie bardzo mi się podobała z tymi rowerowymi, jednakże widzę tutaj potencjał też do zwykłych. I możemy tutaj po prostu je teraz dodać i będzie więcej osób korzystać z naszych ścieżek. A mimo wszystko chyba lepiej, żeby więcej osób mogło skorzystać niż tylko była autostrada rowerowa. No też tak w sumie zastanowiłem, że my mamy też przecież te ścieżki. I zobaczmy sobie, jak one by wyglądały. No, no dobra, a ta druga wejdzie też tutaj. Ona ma ładne słupy, z tego co pamiętam. Tak, ona ma częściej te słupy i ona ma za często te słupy, no bo nie. Tej częstej. Tak, tylko ona jest ładna, taka szeroka. Ona jest dobra na jakieś molo czy coś. Ale tutaj nam nie pasuje, bo tu jest zbyt często są te słupy, a tu dosyć duże statki pływają. Dobra, to sobie zmienimy na taką ścieżkę nową, którą mamy i tu nam nie chce zejść. Nie dobrze. Dobra, spróbujemy to zrobić jakoś. Zjedźmy tu na sam dół. Okej. Okay. Teraz weź jakoś tu jeszcze podłącz. Dobra, to się podłączyło. I tutaj z naszymi bulwarami też się podłączyło. Świetnie. Tak, i tu jakiś rowerzysta już jechał. Może teraz będzie trochę więcej osób korzystało. Zobaczymy. Miejmy nadzieję. No i tak, nasza linia metra. Tu właściwie wszystko jest już funkcjonujące. Także to jest akurat dobra nowina. Jest jeszcze jedna nowa zmiana, a mianowicie jedna linia metra, która kończyła bieg tutaj. Teraz wjeżdża i jedzie dalej, zjeżdża sobie tutaj, tu wjeżdża przez nasz ten spiralę i wyjeżdża tym tunelem i przyjeżdża przez nasz most do tej stacji, która jest, o dziwo, jedną z najpopularniejszych stacji metra na mapie. O, i to jest właśnie ta linia. Zobaczmy, 9 osób jedzie, no to całkiem nieźle. On to nie będzie kończyć teraz, ta linia metra, w sensie zobaczymy, albo tu będzie kończyć bieg, albo spuścimy mnie jakoś na dół, jeszcze nad tym myślę. No i tak, po tej stronie się zbytnio nic nie wydarzyło, poza tym, że wszystkie 5 linii bambajowych, bo tyle tutaj puściłem łącznie, kończy swój bieg, no i jedna szynówka aktualnie tutaj przejeżdża. Z tej szynówki nie wiem, czy ktokolwiek korzysta tak swoją drogą. Możliwe, że prawie nikt. Zobaczmy, tutaj jest nasz pociąg i ma dwie osoby. Nie, jedna osoba jedzie dalej, no to ktoś korzysta. Naciskiem nam na to ktoś. Przy okazji tutaj są ścieżki rowerowe, one pozostały. No widzicie, mniej więcej tego dużo. Rondo jest zrobione na te inteligentne. Jest wszędzie wyciszone, ekrany akustyczne są poustawione. Nie ma dużego ruchu, ponieważ nasz most jeszcze nie ma dużego ruchu, gdyż nie został uruchomiony tutaj w pełni. Domyślam się, że jak tutaj będą wszystkie dzielnice, będą więcej zjazdów, na przykład będzie... Na przykład będzie zjazd stąd bezpośredni z naszymi liniami bambojowymi, to wtedy będzie tego tutaj dużo więcej korzystane. Stąd najprawdopodobniej z tej trasy dwie linie bambojowe, pestkę na pewno i jeszcze coś będzie tutaj zjeżdżać w dół i kończyć bieg. No i tak, tutaj jak mówiłem też jest jedna pętla, której zbytnio nie widać. To jest pierwszy raz jaką taką pętlę zamontowaliśmy. No i tak, mamy tutaj zjazd. O ile zjazd, to jest ciekawe, w ogóle tutaj te wiadukty specjalnie podobiłem po to, żeby naszym rondem, żeby nasze bambaje mogły bezkolizyjnie wyjechać z naszego ronda. Tu swoją ten zakręt mi się mało podoba, ale najlepiej to dzięki temu tutaj wszystko funkcjonuje.
No i wracając do Meritum, tutaj jak widzicie jest nasz przejazd. I tak, tu jest jeden przystanek i to jest właśnie dla tej naszej pętli. Pestka tu sobie zakończy bieg, tu wjeżdża w tunel, tu wyjeżdża z tunelu, tu ma przystanek, tu jest w ogóle niezły przystanek, tu chyba parę linii, trzy linie łącznie korzystają z tego przystanku. Nie, cztery nawet, nie jednym przystanku. No i tu ma bezpośredni przejazd i jedzie sobie dalej. A w drugą stronę, jak wjadą na most, to mają tutaj bezpośrednio idealnie zrobiony wjazd. No i tu ogólnie jest wszystko całkiem nieźle zrobione. Tu jest drugi przystanek, jest trochę tych przystanków, zrobiłem też przejście, jak widzicie, górą, żeby można wszędzie dojść, a tu mają ładne przesiadkę do naszego trolejbusa, gdyż stąd bezpośrednio, jak widzimy, acy mogą się przesiadać i wchodzić do tego całego naszego przejścia. Nie ma żadnej tu innej komunikacji poza bambajami, trolejbusami, no i pestką, i sądzę, że to jest akurat dosyć dobre rozwiązane w tym rejonie, w sensie jest coś nowego, a mianowicie promy. Promy zamontowałem w naszym mieście. Długo się opierałem tej możliwości ich wstawienia. W sumie się nie dziwię, bo wstawienie promów, znaczy one są wykorzystywane, więc to nie jest źle. Ale one, jeżeli nie jest budowane na podstawie ich miasta i nie są głównym środkiem komunikacyjnym właśnie jako rzeka, to nie są bardzo popularne i mało ludzi z nich korzysta. Kiedyś będę chciał zrobić miasto, w którym faktycznie będzie dużo osób korzystać, już raz zrobiłem takie miasto. Ale takie jeszcze bardziej, no i tu mamy przystanki, tak, są różne przystanki promowe, mogę wam pokazać wszystkie, tu jest jeden przystanek promowy, tu jest drugi, tu jest przy okazji nasza baza promowa, nie miałem zupełnie gdzie jej wstawić, a nie chciałem jej wstawić gdzieś na końcu miasta, więc tutaj poustawiałem, zaraz te parki naprawiam. Także tutaj też jest przystanek obok. Oczywiście ulice są całkowicie usuwane przy nich, jak widzimy na przykład tutaj tego przystanku promowego bym nie wstawił, gdyby nie usunięcie ulic. Ten trik to już widzieliście w trikach i pomocnikach na moim kanale. No i jeszcze są dwa przystanki promowe. Jeden tutaj, ten jest też ciekawy, z ulicą trolejbusową właśnie w tym rejonie. I drugi jest tutaj też z trolejbusem, ale z kolei po drugiej stronie. No i jak możecie myśleć, ludzi dużo z nich nie korzysta. Przepływają te promy aktualnie jeszcze do jednego przystanku, bo tu jest przystanek ten i dopływają do tego przystanku, gdzie tutaj kończy swój bieg. Aktualnie na razie mało korzysta z tych osób z promu, ale kiedy zrobimy ten dopłynięcie stąd bezpośrednio do właśnie czego centrum, tutaj, to domyślam się, że trochę będzie więcej osób z tego korzystało. Także tak to wygląda. Czy coś się jeszcze zmieniło? Na razie chyba wydaje mi się, że nie. No i idąc dalej, się to tnie dzisiaj te skanesy, to oczywiście to będę musiał udekorować jeszcze jakoś ładnie, to będę nad tym pracować. Ale na razie będę musiał się zająć po drugiej stronie. Powoli też zacznę budować port, jakiś layout. Mam nadzieję, że mi się uda tutaj wcisnąć przystanek promowy. Mam zamiar tu wstawić przystanek promowy i dwie stacje statkowe. Teraz zobaczymy, jakie one są wielkości. Domyślam się, że dosyć duże. Chcę postawić dwa razy to i przystanek promowy. No to będzie nie za zabawa. Żeby udało mi się tutaj je wstawić, to będzie nie za zabawa, naprawdę widzę już to. Ale do odważnych świat należy, jak to ktoś powiedział. I tego się trzymajmy, bo to będzie trudne do wstawienia. Zwłaszcza, znaczy dwa normalnie do wstawienia są spokojnie. Ale z przystankiem promowym, no już nie tak dobrze. Swojego osoby wszystkie, które teraz korzystają z tego mostu, a jest ich dosyć dużo, bym powiedział stosunkowo, to jest most Anny, tak a propos. To mają tylko i wyłącznie wjazd do naszego portu i tutaj autostradami mogą się rozjechać. Także to, że tak dużo osób korzysta z tego mostu, to i tak jest naprawdę, bym powiedział, sukces. No, jeszcze kolejnym sukcesem to jest oczywiście te przejście. A, nie ma tu zejścia, dlatego osób może mniej korzysta z tego naszego przejścia. No dobra, zróbmy tutaj zejście, bo to był dosyć ważny, z tego co pamiętam, punkt na ich mapie. Dobra. Taki nam nie wejdzie, to jest ten ładny. Może taki nam wejdzie. O, już bardziej. Jest. No dobra, miejmy nadzieję też, że będzie mogło to zachodzić normalnie. W sensie, że zejdzie nam tutaj. Czekajcie. Jakoś by mi ta ścieżka tu weszła. O, nie chcę. No dobra. Może ktoś wie i to zacznie działać. Zobaczmy, czy możemy to ulepszyć. To nie. I chyba to drugie, tym bardziej nie.
No dobra. No trudno, ale mamy tutaj jakieś zejście i to się liczy. Miejmy nadzieję, że ludzie będą korzystać, bo z tego co pamiętam, to właśnie z tego lubili korzystać. No i oczywiście bardzo dużo ludzi chodzi naszymi bulwatami. Idziemy dalej. Teraz głównym na razie moim celem to jest skończenie tego mostu, czyli połączenie go z tą aleją bambajową. Na razie na niej będzie pewnie mało jeździć bambajów, bo tu jest dużo jeszcze do dokończenia w tych dzielnicach po drodze, ale zobaczymy, co my tu powyciągamy. Także bez zbędnego gadania lecimy dalej z kolejnym timelapsem. Wiem, uwielbiacie je, prawda? No i witam was po kolejnym timelapsie, w którym to już mamy wszystko tutaj gotowe, mniej więcej w rejonach tego mostu. Przy okazji skończy mi się też czas na nagrywanie tego odcinka, ale wydaje mi się, że on tam trwa pewnie dla was dosyć długo, zresztą dosyć długo był montowany i nagrywany. Były kolejne 2 tygodnie, albo nie dłużej. No i tak, co mamy? Po pierwsze mamy porty. 2 porty udało mi się tutaj wcisnąć równocześnie ze wstawieniem, tutaj jak widzimy, naszego przystanku promowego, z którego dużo osób już teraz nie korzysta. Wcześniej, jak nie było tu żadnej innej komunikacji niż promy, to było dosyć dużo tutaj popularne. Teraz jak są pociągi, które są, jak widzimy, dosyć nieźle popularne, no to jest trochę to inaczej się tutaj pozmieniało. Z tego co widzę, o, nawet działają tutaj ścieżki moje, które zrobiłem, świetnie. Jak widzimy też tutaj jest dużo nowych ścieżek rowerowych, starałem się, aby ich było jak najwięcej. Na razie dużo osób z nich nie chce korzystać. O, teraz opisuję się, widać. Ale miejmy nadzieję, że w przyszłości, jak będziemy tutaj coraz to bardziej rozbudowywać te rejony, to będzie coraz więcej ludzi korzystać z rowerów. Ale jak widzimy, całkiem nieźle jest. W ogóle zobaczmy, jak ludzie korzystają z naszego kładki, a raczej mostu pieszo-rowerowego. No całkiem nieźle. Jest wykorzystywany, zwłaszcza z tej strony, ktoś tu się ciągnie, hen, daleko jedzie na dworze. No nieźle. No i tak, tu mamy po pierwsze nową stację metra, ale zanim może przejdziemy do tej nowej części, tylko jeszcze przejdźmy sobie po kolei. Mamy rondo, to już chyba widzieliście, jeśli dobrze pamiętam. Ono jest za duże na ten wszystkiego, ale już takie pozostanie. W teorii moglibyśmy spokojnie je zmniejszyć, wszystko mogłoby lepiej działać i w ogóle... Ale na razie wygląda tak, jak wygląda i sądzę, że póki co możemy to pozostawić w
świetle takim, jak to tutaj jest, wygląda z fonogą. Zobaczcie, ile osób korzysta aktualnie z tego mostu. Mi się wydawało, że to jest dosyć ważny most na tej tutaj części komunikacyjnej, że oni będą z niego korzystać i w ogóle. Okazało się, że prawie nikt z niego nie korzysta. No dobrze, jest parę tutaj pojazdów ciężkich, towarowych i tak dalej, ale pomijając te parę pojazdów, to prawie nikt z tego mostu nie korzysta. Trochę mnie to naprawdę zdziwiło. Miejmy nadzieję, że jak będziemy tutaj w przyszłości tu budować nowe dzielnice, to będzie o wiele lepiej to wyglądać. Bo póki co to wygląda dosyć cienko, bym powiedział. Naprawdę nie najlepsza sytuacja. Już więcej osób korzysta oczywiście z jednoszynówki, metra, no i tramwajów. Tramwajów tutaj dosyć dużo jeździ, jeżeli chodzi o pojazdy, jeżeli chodzi o pasażerów. Nie wiem, nawet nie patrzyłem i chciałem się denerwować. No i tak, a propos tramwajów, mamy właśnie tutaj pętlę bambajową. Jak widać na załącznym basku, czy ktokolwiek korzysta z pasażerów naszych, żeby tu dosiąść? Nie. No cóż, no niestety nie wszystko da się zrobić, żeby oni chcieli korzystać z tego. Tutaj też są dwa przystanki powstawane. Przed chwilą wstawimy tutaj wieżę obserwacyjną, bo brakowało jakiegokolwiek monumentu, a teraz to jakkolwiek będzie też lepiej wyglądać. No, czy porty są wykorzystywane? Ogólnie tak, chociaż statystyki są zerowe. Przypływają co chwilę jakieś promy, tu statki, w sensie. Tu mamy jeden statek, który nie chce się kliknąć. To jest ten, to nie. Dawaj, kliknij się. No, kliknij się. O, był? Dobra. 48 pasażerów. No, to jak widzicie, to trochę ich tutaj jest. A, no i możemy niestety tego przejść na drugą opcję. Co do jednoszynówki, jednoszynówka nam tutaj się dosyć nieźle odbiła. Z jednoszynowej kolei tutaj dosyć dużo skorzysta, nawet z tej stacji, którą tutaj stawiłem specjalnie jeszcze jako taką zaczepkę. Stacja metra to jest istny fenomen. Naprawdę ludzie pokochali tą stację metra w tym rejonie. Nie tak bardzo jak tą nową, która jest na dwie linie metra, zatopiona, podziemna i tak dalej. Myślałem, że ta będzie mieć więcej pasażerów, szczerze powiedziawszy. Jestem trochę zdziwiony, że... bo tutaj jeżdżą dwie linie metra. Jedna jest przyspieszona, druga jest normalna. No i nie jest to jakoś strasznie popularna stacja. Może tego, że niedawno postawiłem. Tu jest aktualnie mała pętla tramwajowa. Ale na razie się nie przyzwyczajajmy, bo tutaj będą dwie pętle planowane. Jedna jest tu pętla aktualnie, druga jest pętla tu. Planuję w przyszłości najprawdopodobniej przesunąć obydwie pętle w jedną i gdzieś trochę wciągnąć gdzieś w te rejony, dzięki czemu to trochę będzie lepiej jeszcze skomunikowane. Swoją drogą, tu jedzie bambaj i najprawdopodobniej on się tu z wszystkim będzie przecinać i gdzieś będzie tutaj zjeżdżać nawet może na dół, zobaczymy jeszcze. Bo dopóki nie podłączymy tych różnych części tutaj tego wszystkiego, to będę planować w najbliższym czasie zakończyć tej części, to wygląda jak wygląda. Zaczynając od tego, że to ma stację pociągową i wykorzystywane jak wszystkie nasze stacje pociągowe, znaczy, które nie są zabudowane z każdej strony, czyli dosyć słabo, no ale miejmy nadzieję, że to się, tak jak mówiłem, będzie zmieniać. Tu jest multum ścieżek rowerowych, to wszystko wiemy. Tutaj też chciałem sobie zrobić, żeby nasze metro jeździło i było widoczne. No i całkiem to mi się tutaj też udało z tego, co widzę. Tak mniej więcej tyle to wygląda z tego wszystkiego. Mamy też tutaj oczywiście pojazdy służby drogowej, czyli ZDM. No i poczta tutaj. Pełno jest ciężarówek pocztowych do sortowania. Jednakże mam odczucie, że bardzo dobrze sobie radzimy z pocztą aktualnie. Jest tak dużo sortowni poczty, iż kompletnie to nam w 100% jest dobrze wykorzystywane. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o te rejony, czy coś się jeszcze tutaj zmieniło? Ja sobie trochę pociągnąłem jeszcze tutaj i pozmieniałem w tym rejonie. Dobudowałem kolejny kawałek obszaru w tym rejonie. Tu w przyszłości będzie stacja kolejowa. Trolejbus teraz tutaj zawraca. Jest jedna mała pętla, bo to jest tymczasowa, bambajowa w tym rejonie. To chyba dodawałem ścieżek, czy ktokolwiek z nich korzysta. Nie, nie wiem, a raczej wątpię. Czyli tak jak widzimy, jak to się buduje wszystko, to oni nie chcą z tego korzystać. Ale tu jest nowa stacja podwójna, gdzie akurat ta jest dosyć ciekawa. Jak widzicie, ona się łączy z dwoma liniami metra. Jedna jedzie stąd, druga jedzie stąd. I dosyć może to być w przyszłości ważny punkt komunikacyjny przesiadkowy. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo akurat w tym rejonie przesiadki mogą być dosyć popularną częścią. I jeszcze będziemy patrzeć w ogóle, jak tutaj te linie metra będą w przyszłości jechać. No i tutaj jest nasza droga rowerowa. Ktoś tu naprawdę, żeby dojechać jakieś rejony. No i tak to wygląda jak na załącznym lasku. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy zobaczycie ten film, ponieważ w momencie, kiedy wyglądacie, mój komputer kompletnie zwariował i nie mam z nim kontaktu. Co chwilę wyskakuje blue screen i sformatowałem już go i cały czas wyskakuje blue screen, więc jeżeli mi się nie uda dzisiaj go naprawić,
to przez nie będzie mniejsza z tym, to jest dosyć duży problem. Znaczy mniejsza z tym mogę zmontować na drugim komputerze, ale to będzie problematyczne. Ale wracając do Skylinesów, no to nie wiem kiedy będzie, bo do serwisu będę musiał pewnie go podesłać. I bardzo mi się to nie podoba, bo mam złe przeżycia z tym komputerem w serwisie. Zawsze z nich wraca nie najlepszym, nie najlepszej kondycji. Tak to wygląda z naszego miasta. Jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że coś tam musiałem już naprawić i prawdopodobnie działa mi komputer w jakimś stanie. Niestety montuję to na innym komputerze, nie swoim. No i to byłoby na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tam ostatnio wysłałem Wam posta właśnie na YouTubie, że teraz trochę jest ciężki dla mnie okres. No i na razie to się niestety to cały czas będzie tutaj zazębiać i miejmy nadzieję, że niedługo już trochę mi się tutaj zluzuje. Atmosfera, bo też będę mieć niedługo jakieś tam tomografię komputerową, czy jak to tam się nazywa. No, różne ciekawe, dzikie zabawy, węże i tak dalej. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!